Cześć, pokażę Wam oponkę całoroczną Kumo Solus 4S. Opony zaprojektowane w Korei, wyprodukowane w Chinach. Tak wygląda etykieta producenta. Jeśli chodzi o spalanie, to jest D. O jazdę na deszczu C. I głośność 71 dB. Te opony będą założone w Toyocie Aygo, mały miejski samochód, i ten samochód jeździ tylko praktycznie po mieście, gdzie są drogi odśnieżone, dlatego zdecydowałem się na opony całoroczne. Jak ona wygląda tutaj graficznie z boku, że kogoś interesuje, produkcja Chiny, tak, Four Season. Zaprojektowany w Korei. I tutaj mamy oznaczenia, że słońce, deszcz, jesień, zima, tak? Co ważne, tutaj jest oznaczenie M plus S. W niektórych krajach to jest wymagane, że w zimę muszą być opony z tymi oznaczeniami. Tak wygląda po drugiej stronie. Opony kierunkowe. I u mnie te opony są produkcja 6 tydzień 23 rok, czyli świeże nowe opony. Ta środkowa część według mnie jest bardziej zimowa, ta zewnętrzna bardziej letnia. Zobaczcie, guma miękka. Ładnie się wygina. Ta część jest bardziej twarda. Także tak to wygląda. I teraz jeszcze tak, grubość takiego bieżnika w takiej nowej oponie. I teraz tak. Około 7,4 mm jest tutaj w tym miejscu. Także tak jak mówię, to będzie opona założona w małym miejskim samochodzie Toyota Aygo X. W zimę postaram się nagrać filmik, jak te opony się sprawują na śniegu. Także jeśli ktoś by był zainteresowany takim porównaniem, testem w zimowych warunkach takich opon całorocznych Kumo, to zapraszam do subskrypcji lub być może już jest ten filmik. Także znajdźcie na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Cześć.